Nazywam się Andrzej Pongrowski, jestem grafikiem i od ponad 40 lat maluję, rysuję, czasami rzeźbię, ale tak naprawdę największą przyjemność sprawia mi tworzenie plakatów. Zrobiłem ich ponad 2000, zdobyłem sporo nagród i cały czas czuję tę adrenalinę, kiedy przychodzi zlecenie na kolejne. Piękna jesień, wspaniałe słoneczko. Dawniej w takich warunkach mógłbym sobie tylko usiąść na ławce i poodpoczywać, bo przecież jak tu korzystać z pędzli, z farb, jak malować, jak mógłbym robić plakat w takim formacie, to jest 100×70, raczej niemożliwe. Natomiast dzisiaj, dysponując najnowszym iPadem Pro o potężnej sile, mogę tak naprawdę wykonywać swój zawód w każdym miejscu na świecie. Pamiętacie pewnie mój plakat do filmu Miś. To najbardziej kultowy, najbardziej znany i najbardziej rozpoznawalny z moich plakatów. Chciałem dzisiaj pokazać na szybciutko, jak można by było taki plakat wykonać przy pomocy iPada Pro 13 Pro. Pędzle, farby, to wszystko odstawiamy na bok, ponieważ tak jak mówiłem, mogę pracować w każdym miejscu. Zaczynamy od tej pierwszej warstwy. Ja tylko sprawdzę jeszcze jedną rzecz, czy na pewno wszystko mamy w porządku. Czyli mamy pierwszą warstwę. Przypominam, takich warstw 100×70, tak jak pokazywałem, mamy tutaj aż 15. Tych 15 warstw pozwala mi pracować spokojnie, nie obawiać się, że coś zabraknie mi miejsca, czy nie będę mógł jakiejś opcji wykonać. Myślę, że w takim wypadku zawsze powinniśmy zacząć od szkicu. Od szkicu, który pozwala nam zakomponować plakat, który pozwala nam zakomponować przestrzeń, w której się poruszamy. Jeżeli nie macie takiego szkicu, możemy zacząć od zdjęcia, od czegokolwiek, co będzie podstawą do tworzenia całości. Tu możemy wejść w warstwę. Jeżeli tę warstwę sobie otworzymy, to możemy, proszę bardzo, zmniejszać jej jakby przeźroczystość i wtedy o wiele łatwiej na niej pracować. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy otworzyć, to jest maska. Ja pracuję na takich maskach. To bardzo ułatwia, ponieważ wtedy pracuję tylko i wyłącznie na tej przestrzeni, która jest mi potrzebna. Oczywiście robi się to o wiele dłużej, ale chciałem Wam pokazać, jak tego typu maski działają. To jest maska, która pozwala mi dać ten background taki jakby pod głównym rysunkiem. I tutaj przygotowałem sobie to najważniejsze, czyli tą taką słomkę, która jest charakterystyczna dla tego plakatu. Po lewej stronie mamy narzędzie, które pozwala nam dokładnie wrócić do tego koloru, który mamy. Tutaj nie musimy się obawiać, że zapomnimy, jaki to jest kolor. Proszę bardzo, jesteśmy w tym miejscu, wybieram narzędzie i mogę sobie spokojnie. Trzeba pamiętać tylko, żeby wejść w tę warstwę, na której rysujemy, mogę spokojnie sobie tutaj dodawać wszystkie elementy, które są nam potrzebne. Następna warstwa to warstwa już z tymi takimi rozjaśnieniami, które są bardzo charakterystyczne i oczywiście to najważniejsze, zaklejony pyszczek misia. Ja pamiętam, że wtedy ten plakat cenzura zatrzymała, poszedłem do cenzury, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. I cenzor zapytał, dlaczego ten miś ma zaklejoną mordkę. Ja mówię, panie cenzorze, no nie ma zaklejonej mordki, bo tak naprawdę on ma tylko zaznaczoną, gdzie ma ten pyszczek. No cenzor popatrzył na mnie jak trochę na idiotę, ale plakat puścił. Także dzięki temu możemy się dzisiaj rozkoszować i cieszyć tym plakatem. Pokażę, jak pracujemy na masce, jeżeli chodzi o koszulkę misia. Ona w oryginale jest niebieska, ja sobie tutaj przygotowałem też krawacik. Z tego krawatu wezmę kolor koszuli. O! I w tym momencie musimy wejść z powrotem w maskę z koszulą. I proszę bardzo, zobaczcie, jak pięknie
Tam się ta koszula ładnie od razu wtopiła razem z krawatem. Tutaj te wszystkie bryźnięcia, maźnięcia, chusteczka w butonierce, to wszystko nam się tutaj od razu pięknie pokazało. Ale jeżeli odpalimy maskę z ciemnym garniturkiem, widzimy, że wszystkie kropki są niebieskie. Podczas gdy Misiek jednak miał trochę tych kropek białych. Żaden problem, wchodzimy, pobieramy biały kolor, wchodzimy w warstwę z tymi kropeczkami i sobie precyzyjnie możemy tutaj te kropki, możemy sobie tutaj bardzo precyzyjnie na biało zamalować. No i najważniejsza rzecz to napis. Napis Miś pojawia nam się na górze. Kto pamięta ten plakat, wie, że on był czerwony. Żaden problem. Odnajdujemy kolor czerwony i też bardzo prosto. Tu jest to rzeczywiście bardzo proste wlewanie koloru w tę maskę. Proszę bardzo. Jeden ruch i tak naprawdę mamy przygotowany cały napis. No i co? I mamy Miśka skończonego. Tak wygląda na szybko na iPadzie 13 Pro w dużej możliwości z warstwami zrobienie tego plakatu w wersji digitalowej. Ale jest jeszcze jedna aplikacja, która pozwala nam zabawić się troszeczkę inaczej. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy użyli tej aplikacji. Misiek, nie wiem, taki trochę oldschoolowy, sepiowany. Mnie się to bardzo podoba, lubię tego typu zabawy. Ale żeby, że tak powiem, wrócić do Barei, odpalimy wersję, która była podstawą do naszej dzisiejszej zabawy, czyli do Miśka z lat 80. I zobaczcie, tak wygląda plakat, który bardzo lubicie i możecie zobaczyć, jak fajnie było go stworzyć razem z Wami na iPadzie.